Siema, wstałem dzisiaj wcześniej rano, poczekajcie, puszczę autobus. Jedź. Jadę na nową miejscówkę, czyli na nasz nowy garaż. Tam przenosimy teraz sprzęty. Piotr, jakie rokowania? Myślę, rokowania pozytywne. Będzie? Okaże się, jak złożymy. A tu prądu nie ma, Tomek? No i co, na tą miejscówkę przyjeżdża mechanik robić cebulę, czyli wymiana sprzęgła. Tomek, cebula ożyje czy nie? Pytanie jak Feniks z popiołu. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Właśnie jadę to ograć i będziemy testować cebulę, czy po wymianie sprzęgła i napędu. Mechanik zawsze wszystko dobrze podpowie. Cebula pójdzie na koło, jeżeli ona nie pójdzie na koło, to... Zaraz się wszystko okaże. Wziąłem kask ze sobą, żeby testować. Tomek zapowiedział, że sprzedaje CB500 i kupuje LTZ400. Kapie tu, czy nie? Nie, no jestem. Fajna miejscówka, nie? Patrz, plakatuje się i... Jak tutaj to wszystko wyjdzie z CB500, to tego nie wiem. Po tym odcinku się okaże, bo będziemy testować. Nie będziemy czekać do jutra do miejscówki, tylko dzisiaj potestujemy. Zobaczymy, czy zyskała mocy. To tymczasem. No i jestem na miejscu. Zaraz się wszystko okaże. Wziąłem kask ze sobą, żeby testować. Siema majstry! Dobry. Siema, co tam? Ojeju. Co się dzieje? Czegoś zapomniał, no. Co zapomniałeś? Uszczelki? Nie. A co? Pneumat by się przydał. Co? Pneumat by się przydał. Coś wymyślę zaraz. No i co teraz? Dobra. Nie, coś wymyślę zaraz. Tak? No to mogłeś dzwonić, to bym przybił. Pneumata. 5 minut temu. I co? Sprzęgło teraz jest ok? Okaże się. A jeszcze napęd? No. O, Bienias, to ty tutaj będziesz... O, ja. Co ten nasz, ta miejscówka taka leciwa jest? Ale jaka dobra. Dobra? Ale już wypatrzyłem inny garaż, może jest pusty, się muszę dogadać. Coś ty? O, tam idziemy na koniec, zobaczymy. No chodź. Nie będzie przeszkadzał ten kask? Nie. Szeroki jest. Jest Bienias, to jest połowa sukcesu. A Kuby czemu nie masz? Kuba wpał jeszcze jak ten. Aha, tylko my teraz tutaj działamy. Ale patrz, jest tu gdzie upalać, nie? Wypadł. Patrz, za tymi garażami można tam upalać. Muszę tym pogadać. Bo te widzę stoją tak sobie. Ten nie jest zielony. O, nie? Duży, no. No to już jest bardziej garaż. I fajna miejscówka, patrz, można... Nie, bo to nie... No. No, kurde, ty, tu by nam weszło. Kiedy będziesz gadał? Nie wiem, czy wstał, zadzwonię do niego. No dobra. Patrz, tu patrz, nawet można podjazdy robić. Czyli dzisiaj wielki test cebuli i zobaczymy, co to wyniknie. Cisza, spokój. Fajna miejscówka. Super. Prawda czasu, prawda ekranu. Mechanik zawsze wszystko dobrze podpowie. Piotr, jakie rokowania? Myślę, rokowania pozytywne. Będzie? Okaże się, jak złożymy. A tu prądu nie ma, Tomek? No niestety nie ma. Filterka nie wyczyści się. Do domu trzeba będzie brać. Chociaż nie, to można się w nim dogadać. Ja tylko Wojtek musi pogadać, jak on tam się pytał, bo tu gdzieś jest gniazdko. Tylko nie wiem, skąd on ciągnął prąd, bo wiem, że ojciec tu sobie prąd ciągnął. Aha. A kapie tu, czy nie? Nie, no jestem. Fajna miejscówka, nie? Patrz, plakatuje się i kurde, zobacz, tylko tam dziury są, nie?
A porobi się. Latem się porobi. Grzejnik jest, patrz, ale prądu nie ma. Ty, rower jest, można, ty, ale można upalać tymi sprzętami jeszcze. Nie no, mamy tu tego. A tam wanienka, ty do zjazdu na górkach. Na śniegu. To wszystko, na godzimbę weźmiemy. Wszystko do pokubie tu przywoziłem. Bo się przyda, bo się przyda. Ale się czegoś nie przydało. Tomek, cebula ożyje czy nie? Pytanie jak Feniks z popiołu. Mówisz? Mówi? Czyli go domowy? No pewnie, że nie. Zobacz, czy porażniku to się nie dostało jeszcze. To zaraz ci powiem. Wątpię, żeby coś tam znalazł. A co on szuka? Pan nie wie, gdzie szukać. U ciebie w bagażniku szuka? Buty daj. Piotr, a ty mówiłeś, że w godzinkę to obcykasz, a to... Ja to nie będzie, ja nie mówię, że w godzinkę. Tomek, co mówiłeś, że przegłów, nie... Sprzęgło w godzinę zrobi. A napęd? Sprzęgło to mam już złożone. Od 8 jesteście? Nie. Spóźniliście się? Jak zwykle? Nie, no ja byłem, tylko że nie zadzwoniłem do Piotrka. Aha. Tak jeszcze się dzwonimy. Jeszcze się dzwonimy. Się nie dzwonimy. A aku? Masz? No. No to najważniejsze. No to słuchajcie, trzymajcie kciuki za Tomka i za cebulę. Całkiem wygląda to sprzęgło. Na twoje radio, nie? Spartański ten garaż, ale nasz. No kurwa, przełożyć. No chodź, ci pokażę. Dobra, nie szukaj. Nie ma, nie, a ty, nie. Piotr, nie wiedziałeś o napędzie? Kupię ci. Kiedyś mówił, ale to kiedyś. No i łańcuch, dobra. Jedna tarczka, duża, mała i łańcuch. Bo tam jest 15, ja chcę założyć 13. Bosza masz, żeby rozciąć? O kurwa, to czego rozpierdoliśmy? Koło trzeba zdjąć, no. Patrzyłem. Komu? Teraz ten? O, ja. Nie, bo przejdzie ten, bo patrzyłem. A nie, dobra, że z wami przejdzie. No. Dobra, widzę, Tomek, więcej roboty się szykuje. Po co jedziesz, Tomek? Po filiku. A dlaczego? Nie, tutaj trzeba delikatnie dobrze zmarować. Aha. Dopuścić. Tak. Okej. Okay. Telefon ze zabierz. Telefon weź, bo jak zapomnisz czegoś, to... No, przyjdę. Dzisiaj rano trydę. Weź, dzwonimy się jeszcze. A pokaż te stare, to jest to stare sprzęgło? Tak, to są stare sprzęgło. I co, zjarało się? Tarczki fioletowe. Tu gdzieś ładne, o. To są powyrywane. Ojeny, powyrywane. Przydarte są. Tu jeszcze też ktoś była taka. Ale ogólnie wszystkie są fioletowe. No to ładnie. To od gorąca, nie? Zagrzało się. No. Czyli wszystkie. Tomek rok ma kłada i drugie sprzęgło. No, no nie. Trzecie. No i tu coś było, coś się działo w środku. O. No, coś leciało. Coś leciało, tak samo tutaj. No to nieźle. To coś było w środku, bo to się na tej jednej tarce było widać, że rwało. Tu widać. Tu widać, o. Centralnie po środkiem no, szło. No. Tu. Czyli tak dziwne, że potem jakoś ona chodziła, nie? No wiesz, że ten. No tutaj widać, o. To jest rwało. Ło, no powyrywane jest, no. Widać, tak. Chyba, że już się tak zdeformowała, że po prostu zdzierało na tym. Nierównomiernie. Nierównomiernie. Czyli dobra, różniemy łańcuch. Co, łańcuch będziesz boszem przecinał? A, na coś wymyślę. Ty, tylko... Często użyłem. Idzie do góry. Uuu, Tomek nawet nie umył po ostatnim tym. Na uzdowie jeździła. Chłodnica jaka zawalona od piachu. No, jestem ciekawy, co z tą cebulą wyjdzie. Tomek się zawziął. Tomek małe ciśnienie trzyma w oponach, żeby, wiesz, wszystkie podjazdy robić. Ten wycwanił się. Dobra. Trochę tu ciemno, ale. Ale kamera widzi. Damy.
Ciekawe, kiedy Tomek ostatnio do filtra powietrza zaglądał. O, nawet tu otwory ma dwa. Ty, to taka tuning normalnie. A tu nawet sobie plastrem zrobił, żeby widać trochę za dużo powietrza szło. Jest kozak. To do wymiany. Wlew paliwa. Muszę znaleźć ten stary od Hondy. Może by pasował, bo to podobne wszystko jest, nie? Z tych starych motocykli. Tak, to będą te same otwory w Fireblade'zie. Muszę znaleźć mu ten korek. Bo ja w moim Fireblade'zie wymieniłem na taki bez kluczyka. Czyli taki, żeby szybko odkręcać na wyścigi po prostu. Luzujesz z tyłu? Od spodu też ma, nie, tylko od góry. Może być ciężko. No, od spodu też ma. Nie przez zubu, tylko ten. Oj, Tomek zapomniał tych pasków sobie założyć. No, noga kiedyś tu wpadnie, to dopiero będzie. No, tam sam piach jest. Dlatego to wiesz, że wszystko za stałe. Słychać, nie, piach? Robocie tylko. Poszło? I nadzieja. My w sumie coraz bliżej, jeszcze trochę i będzie wszystko opanowane. Bliżej niż dalej. Łańcuch z las. Ta tylna zębatka to już też do wymiany Tomek miał. Widzisz, jakie ma te szpilki? Ale zjechany, dlatego spadał. Przywiózł szklankę silikonu. Co masz? Papierosa. Co, szklankę silikonu przywiozłeś? Super. Naciągnąłeś mnie na kosztę, Majkę. Tomek, jakbyś miał trzy dychy, to byś inaczej ty, sobie to, życie ułożył, to nie? To były ostatnie trzy dychy do końca miesiąca. Tak? Taki miałeś za skórę? Taki był budżet. No, a gwiazdory nie były? Były, ale rózgę dostałem, były niegrzeczne. Co dostałeś? Rózgę. Ale nie, no co dostałeś? Buzer. Buzer, no. I co ja jeszcze dostałem? Buzer? A, i ten, i zaproszenie do gabinetu. O! No kurde, Tomek, żeby ci bienia z tu mył kłada teraz. Bo ja fachowcom się nie wpierdalam w robotę. Aha. Tomek, a kask wziąłeś? Ty, ja wszystko wodzę. Wszystko jest. Wszystko wodzisz ze sobą. Śpisz z tym. Ciągle. Kask, buzery, to i wszystko, buty. Nie wyzywa, bo nic nie może do bagażnika schować. A po co jej bagażnik? To jest właśnie przyczepkę. Endurowy. Przyczepkę jej tam zmontujemy. Bo tam ma rzeczy jeszcze po ojcu, mówi, że cały garaż zawalony. Tam? O. Mówi, że u ciebie, mówi, to jest posprzątane. Ja byś tam otworzył, to nie wejdziesz w ogóle. Czyli ten garaż nam zostaje. Dobra, to tu wstawiamy wszystko. Tak, weźmiemy spraye, wymalujemy. Tam się to uszczelni, nawet można go obić tym. Tu jest jeszcze ranto. O, na przykład. I będzie elegancko. No. Czwartek? Uszczelka. Co? Jaka nóżka. Słuchaj, ja ty mówisz, że możemy tam jechać. To drugie to jest nowe. Ty powinieneś sobie kupić kłada, ale dwusuwa, blastera. Nie. Mówię ci. Nie. Byś się nauczył, byś nie palił sprzęgieł. Cały czas się robi. No stop. Jaki, czego to jest czujnik? Obrotu silnika. Aha. Mało istotny. O, jak ładnie wszedł. Jakby do tego. Na razie nie, no dużo nie. Zobaczymy teraz po... Nie, paliwo zerne. Po remoncie. Paliwo zerne jest. Ty, jak na OX-a wystawisz, to panie, po remoncie, nie? No po remoncie. Dwie motogodziny temu cały remont kompletny był. A jak? Napęd zmieniony, nowe sprzęgło, pół litra na 100 motogodzin pali. Nowa okleina,
z czego... Lusterka działają. Z czego 98, bo to godzin na holu jeździ. Tak, nawet linkę będziesz miał, pasz do sprzętu. A potrzebna? Nie wiem, no... Jak była, no to chyba musi być, nie? Nówka to no? Nówka? Dali nowy, dwie wezmę. Nieźle. Made in. O, jaka nówka. O, nie, zasmarowany. Jest zasmarowany. Widziałeś tu? Jednak Tajlandczyki dobrze robią. No, wazelinkę położyli? A ja wiem, gdzie jest lejek. Gdzieś tam? Nie. Chyba w zakładzie jeszcze ten, co od Klaudii od kwiatów zabrał. Haha, no tak, jest. Czarny. Dobra, na coś wymyślimy. A tam jakby się od tego zmieści się od płynu od przyspiewaczy? Teoretycznie on się zmieści. To i tak musimy go... A nie, położymy go teraz na bok, dobra. Lejek. Dobra, to na razie niech stoi, tam, tam to zrobić. Mamy lejek. Trzymaj Tomek lejek. No jaki ma fajny lejek. To jest fajny lejek. Dziś, bo Tomek zrobił lejek. Tu ładnie dociął i będzie ładnie leciał. Ule, no fajny. Tylko to uciąć trzeba tu u góry, żeby szerzej było. To u góry, utknij. Lejek jest to lal. Najlepiej nożyczkami. Przyszły pan pułkownik. Tomek daje radę. Normalnie. Dosłyszałem właśnie. Te kwuchy. Się wykaraskał tutaj. Zrobione. Ale do głowy to nic nie. Standardowo. Zadzwonił. No. Się teraz git. Że nie chcemy przyjąć. Lejemy olej. Jak to będzie wyglądało? Nie mam, nie mam, już nie wiem. To. O ja. Czyli na grubo lecimy. A i tak miałeś, Tomek, tą tylną zębatkę zjechaną. Ja w zębatkę nie biję. Ale nie. Chodzi mi o to, że zjechana. Dobre tu światło jest, tak w ogóle, nie? Git, malina. A ty, a może byśmy sobie szyber tu w tym garażu zrobili? By było lepiej. Lub sfery. No. Idzie? Jak krew rusza. Dobra. Iskry aż idą. Może rozbił się już jeden. No widzę właśnie. Czyli niepotrzebnie bym jechał po Boscha. Pięknie wychodziło. Ja nie. I mamy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale już prawie. Teraz mamy. Fuj, łańcuch. Fuj. Dobra. Tu mam, tu mam. Tomek złoty łańcuch kupił. Pochwal się. Co? A zębatkę jaką? Czerwoną? Co chcesz? 19 na mężczyzn? No, i zębatka zlatuje. Pany. Tupek. Tupek. Tu, takie są klucze mocne, że... Nowa zębatka. Pokaż ją. To jest lekka, aluminiowa? Co? Wszystko ładnie, pięknie, panie. No. Tylko nie ta zębatka. Zębatka ta. Tylko? Tylko, jest taki myczek. No jest większa, no ma być. Nie, dobrze. Ta jest większa. Nie pasuje do śruby? Pasuje. Nie. Nie pasuje? Nie pasuje do śruby. Ale żeś kupił. Jak nie pasuje? Nie pasuje na śruby. Ale jaja. To co oni ci sprzedali? A gdzie ty kupiłeś? Tu? Nie. Czy z internetu? To z internetu było. Widzisz? No. Skupiam go na innym otworze, bo może gdzieś... Gdzieś będzie siedzieć. Nie będzie na żadnym. Nie. Sprawdzimy jeszcze przednia, czy pasuje, czy nie. Ty zapierdalasz do tego. Idę do interkarszy. Już znajdą, ale weź obydwie tarczki. No obydwie wezmę, no. Myślisz, że mogą mieć? No ale to i tak na jutro na pewno. Proszę? Na jutro na pewno. Aha.
taką wysokość. Czyli takie... Ktoś tu mi dziuchę dołoży. Czyli takie podkłady. Stara ma kołnierz, ta nowa nie ma. Czyli takie trzeba... podkłady. Piękny dom będzie dopiero. I ekipa wjazd na garaż zrobiła. To jest nasz garaż nowy. Zobacz jaki zajebisty. Jest moc, nie? Nie wiedzieliśmy jak to wjechać. Siema. Siema. No, mamy. Połowiczny to trzeba? Zębatkę nie postawię tutaj na wiesz. Czemu? Na śrub. A na dwie nie będę przykręcał, kurwa. Na dwie śruby tylko, powinno być na cztery. Ale zapierdalam do sklepu, mówię, że garnę mam, żeby na jutro ściągnęli. Pechowa ta cebula, nie? Jerry. A przód? Przód pasuje. Przód pasuje, tylko podkładki trzeba kupić, bo ta ma gdzieś taki dystans, kołnierz, nie? A ta nie ma. W ogóle zębatka tylna była źle założona, nie? Odwrotnie. Dlatego ci nie jechała. Nie no, Tomka dzisiaj to nie ma co już denerwować, nie Tomek? Nie denerwuj się! Nie płacz. Nie płacz. Jedyne co dobre to mówi, że ma grab bar, wieszak z przodu dobry. Opony i wydech. Ale tylko tył opony. No to co, co trzeba napierdalać, to zębatkę. O, no ty czekaliśmy tylko na moim, tutaj bym pojechał, nie? Ale dopiero zamówić, na jutro. Nie no, może mają... Będą mieli... Leszła jakąś zębatkę, kurde. Chyba, że w mazie ma, no ale kurde, nie odbierają. Nie odbierają, może mają zamknięte, wiesz? O, bo to tak... No, wolne sobie zrobili. Garaż fajny mamy, tutaj szyberdach sobie będziemy robić, żeby światło było, bo prądu nie ma, nie? Jest dobry. Wszystko tu wejdzie. Nie? Mam sprzęt na jutro, widziałeś? Też czerwone tam stoi. No. I o mocnym oponom? Tamten czerwony. No ale sprzęgło jest? No jest założone. Jest założone, tylko nie zalane jeszcze olejem. Bieniac mówi, że jutro, jak będzie zębatka. Podobno o 7 rano ma już być. Czyli jutro nie jedziemy nic. Zaczynamy tak mówić? Tak? Ja liczę na to, co za dużo. A rano wyszedł w połowie lat. Ale kajowe. On nawet mówi, że o 6 może przyjechać i to włożyć. Tylko żeby zębatka była. Ale zobacz co my tu mamy. To taki sprzęt jest jeszcze. No, to jeżdżony może być. Specjalnie złożony. No miejsca. To co, jedziemy do mnie, nie? A Tomek dojedzie z Kubą. Nie denerwuj się, no będzie dobrze Tomek, kiedyś. Nigdy nie będzie dobrze! No, nigdy nigdy nie będzie dobrze! A jak na złodzie się kurwa na eliksach nie ma tej LTF-et, nie? No słuchajcie, taka historia z cebulą wyszła. Trzymajcie kciuki za Tomka, żeby dostał tę zębatkę i czekajcie części finałowych. No, ale myślę, że chyba Tomek sprzeda tą cebulę i bierze LTZ-tę 400. Same problemy z tą cebulą. Hej, Osnara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.